Zapraszam Państwa na pierwszą część spotkania z historykiem Szymonem Pacyną z Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach, który opowie o wystawie A tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało. Armia Krajowa, podobud sędziszów Robczycy. Wystawa A tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie spotkać miało, to 10 plansz omawiających działalność Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na terenie podobowodu AK Sędziszów Robczyce. Przedstawiają one istotę funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, organizację i funkcjonowanie AK. 6 placówek, jakie istniały na terenie, można powiedzieć, obecnego powiatu robczycko-sędziszowskiego oraz struktury i funkcjonowanie Wojskowej Służby Ochrony Powstania i Wojskowej Służby Kobiet. Oprócz opisów działalności i wykazów kadry dowódczej, przedstawiają one zdjęcia najważniejszych osób, grafiki i kopie dokumentów organizacyjnych pozyskanych z zasobów IPN i Archiwum Państwowego w Rzeszowie. W większości są to materiały ze szczebla inspektoratu, ponieważ archiwum obwodu czy podobwodu nie udało się odnaleźć. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uległy zniszczeniu podczas działań frontowych w 1944 roku. Rozbiór Rzeczpospolitej dokonany przez Niemcy i ZSRR we wrześniu 1939 roku nie zmusił Polaków do kapitulacji. 27 września 1939 roku powołana została pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwo Polski. To wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. 13 listopada 1939 roku generał Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na Armię Krajową. Obok pionu wojskowego, czyli Armii Krajowej i współpracujących z nią innych formacji Polski Walczącej, istotną rolę odegrały Podziemny Parlament, Rada Jedności Narodowej, a zwłaszcza rozległa, obejmująca cały obszar Rzeczypospolitej, działalność delegatury rządu na kraj. To ona stworzyła ogromny, nie mający odpowiednika w całej okupowanej przez Niemców Europie, aparat rzeczywiście Polskiego Państwa Podziemnego. Od spraw wewnętrznych poprzez tajną oświatę i kulturę, wymiar sprawiedliwości, aż po komórki przygotowujące akty legislacyjne dla przyszłego niepodległego państwa. Delegatura rządu na kraj był to konspiracyjny, naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce. Na jej czele stał delegat rządu na kraj, podporządkowany rządowi RP na uchodźstwie. Delegatura kierowała pracą pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego. Jej zadaniami było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych, zapewnienie normalnego funkcjonowania państwa i przygotowanie do przejęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny. Delegatem rządu w powiecie dębickim został Franciszek Stachnik, Nowacki. W celu sprawnego funkcjonowania administracji Nowacki, analogicznie jak na szczeblach wyższych, stworzył referaty. Były to samorządowy, którym kierował Stanisław Gąsiorek, Samek z Robczyc, rolny, kierowany przez inżyniera agronoma Piotra Murza, rolnik z Dębicy, sanitarny, na jego czele stał dr Jan Szymaszek, Lancet, kierownictwo walki cywilnej, a później oporu społecznego, kierowane przez Pawła Barana, wytrwał z Jastrzębki Starej, który był też prokuratorem w Powiatowej Komisji Sądzącej. Referat bezpieczeństwa, którym kierował Stanisław Roszkiewicz z Robczyc, a później Władysław Majka, cukier z Wiśniowej. Oni też stali na czele Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, czyli konspiracyjnej policji. Franciszek Stachnik Nowacki za najważniejszy cel w działalności powiatowej delegatury rządu uważał walkę cywilną, a przede wszystkim sabotowanie zarządzeń okupanta. Warto poznać schemat organizacyjny AK oraz najważniejsze fakty i zasady tworzenia konspiracyjnych struktur. Armia Krajowa był to zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. Strukturami organizacyjnymi objęła cały teren okupowanego kraju. Niemal w każdej miejscowości utworzona została drużyna lub pluton ludzi chętnych do walki. Tak było również na terenie ówczesnego powiatu dębickiego. Obwód Dębica, Deser, powstał końcem 1939 roku. Twórcą i pierwszym dowódcą Służby Zwycięstwo Polski, a później ZWZ na terenie Dębicy był Jan Artur Towarnicki, Tur, aresztowany w kwietniu 1940 roku, zastrzelony podczas brutalnego śledztwa. W grudniu 1940 roku stanowisko komendanta objął Adam Lazarowicz, Jadzik Grot Klamra, który kierował deserem do końca okupacji niemieckiej. W celu głębszego zakonspirowania przeniósł siedzibę komendy do Gumnisk. Pod jego dowództwem obwód osiągnął niezwykle wysoki poziom organizacyjny. W lutym 1944 roku z obwodu AK Dębica Deser został wyodrębniony pod obwód AK Sędziszów Sława. W jego skład weszło 6 placówek.
Sędziszów 1 Sława, Sędziszów 2 Gracja, Ropczyce 1 Rakieta, Ropczyce 2 Ropa, Łączki Kucharskie Ławka i Brzeziny Bomba. Zasięgiem obejmował teren dzisiejszego powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Drobne wyjątki miały miejsce na południu i zachodzie, gdzie mieszkańcy Zawadki, Różanki, Szufnarowej, Jaszczurowej, Grudnych, Dolnej i Górnej czy Kamienicy organizacyjnie podlegali placówkom Gracji, Bomby i Ławki. Organizowanie konspiracji opierało się na ludziach znanych i pewnych. Początkowo byli to nauczyciele, zawodowi wojskowi, wracający w rodzinne strony po kampanii wrześniowej, urzędnicy państwowi lub grupy kolegów ze szkolnej ławy. Na terenie podobwodu Sędziszów najliczniejszą grupę organizatorów konspiracji stanowili absolwenci Dębickiego Gimnazjum imienia Króla Władysława Jagiełły. Byli to m.in. Ludwik Kubik z Gnojnicy, Karol Chmiel z Zagorzyc, Józef Łotocki z Góry Ropczyckiej, bracia Michał, Mieczysław i Tadeusz Szczurowscy z Kamionki, Ludwik Marszałek z Brzezin, Karol Pośko z Ropczyc, Władysław Grzegorski z Lubziny czy Tadeusz Reguła z Glinika. Działalność konspiracyjną ze względów bezpieczeństwa oparto na systemie trójkowym, później piątkowym. Jedynemu żołnierzowi znanych było maksymalnie 3 do 5 towarzyszy. Najpierw tworzono szkielety plutonów i kompanii obejmujące kadrę dowódczą, później dobierano i zaprzysięgano kolejnych żołnierzy AK. Organizatorem konspiracji na terenie Wielopolszczyzny i pierwszym dowódcą placówki AK Brzeziny Bomba był porucznik lotnictwa Ludwik Marszałek Wilk Zbroja. Po jego przejściu na stanowisko oficera szkoleniowego w Komendzie Obwodu placówką kierował Stanisław Lachman, Wielki Zan. Zasięgiem terytorialnym Bomba obejmowała gminę Wielopole Skrzyńskie oraz część sąsiadujących z nią od południa Szczurowej i Szufnarowej. Ludwik Marszałek, organizując konspirację, wyszukiwał znanych mu wojskowych, oficerów i podoficerów. Po nawiązaniu kontaktu ze Stanisławem Lachmanem i Feliksem Olechem Fox, zaprzysiężeniu ich wydał polecenie typowania kandydatów na dowódców drużyn. Ludzie wciągani do konspiracji mieli być pewni i o nieskazitelnej opinii. Wybrani mieli typować kolejnych sekcyjnych, a ci następnych. Stan osobowy Bomby rósł z roku na rok. W końcowym okresie konspiracji, czyli w połowie 1944 roku, osiągając liczbę ponad 500 żołnierzy. Okres początkowej działalności AK związany był z prowadzeniem szkoleń. Oprócz tajnej oświaty, kursów podchorążych i podoficerskich, prowadzone były szkolenia patroli sanitarnych, łączności, broni przeciwpancernej, kwatermistrzostwa czy sapersko-minerskie. Jednym z podstawowych były szkolenia wojskowe, mające na celu przygotowanie żołnierza konspiracji do przyszłej walki partyzanckiej i dywersyjnej. Ponieważ nie wszyscy członkowie AK odbyli służbę wojskową w okresie międzywojennym, szkolono ich w zakresie stosowania różnych broni, topografii i taktyki. Ćwiczenia odbywały się nocą, w zabudowaniach gospodarczych lub w terenie, w okolicznych lasach, z dala od posterunków okupanta. Placówka AK Sędziszów 1 Sława terytorialnie obejmowała północne i wschodnie miejscowości Sędziszowa, samo miasto oraz część Góry Ropczyckiej. Organizatorami konspiracji na tym terenie byli Józef Łotocki oraz bracia Mieczysław, Michał i Tadeusz Szczurowscy. W 1941 roku dowództwo powierzone zostało Mieczysławowi Stachowskiemu Sęp, nadleśniczemu z Woli Ocieckiej. Decyzja ta podyktowana była ukierunkowaniem głównej działalności tej placówki. Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej AK dotyczącej realizacji planu P, Powstanie Powszechne, żołnierze Sławy mieli być użyci do zajęcia i zabezpieczenia ogniska walki P. Był to ulokowany w Pustkowie poligon SS oraz obóz zagłady. Od jesieni 1943 roku na terenie pobliskiej wsi Blizna zlokalizowany został poligon rakiet V-2 i bomb latających V-1. Według rozkazów dowódcy ognisk, w tym przypadku na funkcję tą mianowany został Mieczysław Stachowski, Sęp, mieli przeprowadzić rozpoznanie obiektów natarcia, stany liczbowe, uzbrojenie nieprzyjaciela i na podstawie tych danych opracować plan działania. Sęp dzięki pracy zawodowej miał możliwość prowadzenia wywiadu na terenie obozu i poligonu SS w Pustkowie, a później także w Bliźnie. Do pracy w nadleśnictwie w miarę możliwości zatrudniał też swoich żołnierzy, aby dzięki temu mogli zapoznać się z obiektami przyszłego natarcia. Na kopiach dokumentów sporządzonych przez Sępa znajdują się wykazy placówek niemieckich w terenie, rozpoznanie terenu poligonu SS oraz plany zdobycia ogniska walki P, z wyszczególnieniem konkretnych celów natarcia, stanów liczbowych stacjonujących tam jednostek niemieckich oraz oddziałów AK, które miały być użyte do realizacji planu. Bardzo ważnym elementem działalności konspiracyjnej było gromadzenie i zabezpieczanie broni niezbędnej do walki z okupantem. Początkowo zbierano broń pozostałą po kampanii wrześniowej. Następnie rozbrajano pojedynczych Niemców lub po prostu wykradano. Dokumentuje to zdjęcie żołnierzy AK ze zdobycznym niemieckim MP.
AK-owcy zbierali też zepsute karabiny wyrzucane przez Niemców, które następnie naprawiali w konspiracyjnych zakładach rusznikarskich. Przykładem takiego działania jest Góra Robczycka, gdzie bracia Roman i Ludwik Baranowie w warsztacie stolarskim swojego taty dorabiali połamane kolby. Aby zaradzić dużym brakom w uzbrojeniu, w 1941 roku na terenie zakładów przemysłowych w Sędziszowie, a później w Górze Robczyckiej i Zagórzycach, żołnierze AK zorganizowali prowizoryczne wytwórnie granatów. Jako materiał wybuchowy używano trotylu. Za obudowę służyły odpady rur stalowych o średnicy 58-60 mm z przyspawanym dnem u dołu i deklem zakręcanym na gwint. Jako zapłon służyły dwie spłonki. W ten sposób powstało około 1200 sztuk granatów. W 1943 roku wytwórnia granatów została zlikwidowana ze względu na fakt, że Niemcy wpadli na jej ślad i planowali przeprowadzić rewizję. Twórcą i komendantem placówki AK Sędziszów II Gracja był Ludwik Kubik, Lucjan, z Gnojnicy. W skład tej placówki wchodziły oprócz Gnojnicy także Zagorzyce, Szkodna, Bystrzyca, Zawadka oraz część Góry Robczyckiej. Ważną osobą z perspektywy funkcjonowania tej placówki był Karol Chmiel, Grom, z Zagorzyc. Lucjan wspólnie z Gromem skupili na sobie całą pracę organizacyjną, najpierw ZWZ, a później AK, i starali się przyciągnąć w swoje szeregi najwartościowszy element społeczeństwa. Sama placówka Gracja powstała w 1943 roku w wyniku dużego rozrostu organizacyjnego. Na lesistych i pagórkowatych, niejednokrotnie z trudnym dostępem terenach tej placówki, lokalizowano magazyny broni. Tu też ukrywali się zagrożeni aresztowaniem spalenie żołnierze AK. Na przełomie 1942-43 roku w Komendzie Głównej AK zapadły decyzje o potrzebie czynnej samoobrony wobec eksterminacji narodu polskiego. W związku z tym na terenie Gracji powołany został pluton dywersyjny. Po przeszkoleniu w ramach partyzantki szkoleniowej Sokół na jego czele stanął Tadeusz Wilk Orwid. Jego oddział prowadził działania dywersyjne na trasach kolejowych i szosach wiodących na wschód. Rozbrajał Niemców, wykonywał kary chłosty na nadgorliwych współpracownikach okupanta, zabierał księgi inwentarzowe bydła przeznaczonego na kontyngenty. Przeprowadzał wywiad na osoby, które miały być zlikwidowane, a następnie zabezpieczał miejsca wykonania kary. W maju 1944 roku Orwid wspólnie z bratem Zygmuntem Orlicz i Tadeuszem Szczurowskim Śmiały na rynku w Dębicy dokonali udanego zamachu na żandarma Bąka, kata i oprawcę Polaków w powiecie dębickim.